Witam was, moi drodzy rycerze Ad Victoriam. Przed nami dalsza eksploracja tej jakże niemiłej jaskini, jak pamiętacie w poprzednim odcinku wraz z Dredziem. Witam was serdecznie. Tak jak Dere mówi, w poprzednim odcinku wiecie, co się działo. Nie było to dla nas bardzo łatwe. Troszkę stresu było. Spinaliśmy się. Tak jest. Znaleźliśmy poczekanie. Jesteśmy w tak głębokiej dziurze, że no po prostu nic, tylko iść dalej, już powrotu stąd nie ma. Zobaczymy. Patrz, serca. Zobaczymy, co tu się stanie dalej. No, serducha tu jakieś są. A tu jest jeszcze w wodzie jakieś zejście? Czy tu jest wszystko na... Zobacz. Nie ma nic. Czy tu jest jakieś wyjście do góry teraz, tak? Tak, chyba nam pozostaje tylko to wyjście na górę. A to na pewno nie jest na takie zewnątrz, to na 100%, tylko gdzieś troszkę wyżej, bo my jesteśmy bardzo głęboko, z tego co pamiętam. Na zewnątrz. Na pole? Już całkiem? Mhm. Tak. Przecież my zeszliśmy bardzo dalej, głęboko. I teraz tylko ta kalina nas dzieli? No widzisz. No nie mów. Udało nam się. To trzeba zaznaczyć to miejsce, myślę, wiesz? Dobra. Postawić tutaj trzeba. To wyjście dalekie. Żrów. Tak, no jest ja. I ciekawe, czy jesteśmy bardzo daleko od... Dwa namioty tu są w ogóle. Będziesz stawiał, jak czy jest... mam postawić? Postaw, bo dobra. Ja teraz zabijam żółwia. Zabijaj żółwia. Ja postawię. Jest stick marker. Tu postawiamy stick markera. No, było naprawdę ciekawie, powiem ci szczerze. Mrocznie, nieprzyjemnie. No, ja miałem strach. Nie ma co ukrywać. Trochę tam, w szczególności jak nas zaatakowały nagle te dzieciaczki, to już w ogóle była. To było przerażające. Dobra, ty to co? Zabiłeś żółwia? Zabiłem, mam w takim razie tutaj element jego skorupy. Będziemy mogli pozyskiwać wodę niedaleko, więc tak, jest okej. W którą stronę się kierujemy? Do domu czy jeszcze eksploracja? No tak, jesteśmy bardzo daleko chyba, tak mi się wydaje, no, więc możemy eksplorować dalej. Zobaczymy tutaj, co będzie wzdłuż tego jeziora. Już do ciebie tam zmierzam, tylko sobie wyłączę. Ja jestem strasznie za tym, żeby znaleźć latarkę jednak. Tylko latarka jest chyba tylko i wyłącznie w jaskini. Tu są jeszcze te... Tobie też tak... Dere, jak się wrócisz, dużo walizek jest. Dobra. A walizki nam się przydadzą, bo mamy jedzenie. Słyszę ich. Słyszałeś? Gdzieś tu są. Idzie. Krzani ci. No. Dobra, ja muszę zjeść batonika, bo umieram z głodu. A nawet dwa zjem od razu. Już takie tam chocki, nie, klocki takie, odstawiliśmy. Tak, to już nie są straszne. Te na zewnątrz w ogóle nie są straszne. To, co za plecami mam, to, co przeżyliśmy tam... Gin. Bije się psychiką. Tak. Dredziu nie będzie spał. Gin, gulewno. Nie, no ja dziś chyba nie zasnę. Zginęła? Dobra, zginęła. Tak. Wziąłem od niej troszkę mleczarków. Przydadzą się. Będzie zawsze do ulepszania, oczywiście. Bardzo fajny pomysł to jest. Co tu tyle kłod pływa? Co tu się... Tam jest wioska, widzę. No to jest ta wioska chyba... Nie ta wioska. Na 100% to nie jest to miejsce, co wchodziliśmy. To idziemy. Chodźmy tam zobaczyć, co tam jest. Powiem ci, że jestem... Nie mam pojęcia, w którym miejscu jesteśmy teraz, jakby sobie tak wyobrazić całą mapę. To jestem trochę za... Tu też jest. Nie. Namioty tu są koło mnie. Rozejrzyj się tam i patrz, coś ciekawego się jest. Tutaj, tak. A ty zobacz tam. No, mołotowy są i wejście do jaskini. Mołotowy i wejście tak, do jaskini? Tak, tylko takie inne, bo jest przez dziurę w ścianie. Nie podziemne. O kurczę. I Biblia. To idę do ciebie. Idę do ciebie w takim Biblia. Razie. Ty, to jeszcze jakąś katanę znajdziemy zaraz. Może. Ja bym był bardzo za tym, bo z kataną tutaj... Nie wiem, gdzie się ta siekiera znajduje, ta taka porządna, kurczę. To nie wiem, czy na jakiejś łódce, czy gdzie ta siekiera jest, nie wiesz też? Nie wiem. Widziałem właśnie kiedyś, że taką siekierę podobno się... Zdjęcie jakieś znalazłem, nowe. O, kliknąłem jeszcze raz i zepsułem. Nie, jest. Jest jakieś drzewo i X na nim, też widzisz? X, no, tak. Tylko co to drzewo może oznaczać? Nie mam pojęcia, powiem ci szczerze, ja jestem naprawdę... Te zdjęcia można te zdjęcia gdzieś zaraz zobaczymy. Bo one muszą coś znaczyć na 100%. I ja myślę, że poświęcimy sobie kiedyś, na pewno nie teraz, póki eksplorujemy,
Myślę, że poświęcimy sobie taki odcinek jeden, żeby poznajdywać te wszystkie miejsca z tych zdjęć. Co ty na to? A może być ciekawe. Jak najbardziej. To co, wchodzimy do środka? Wchodzimy, ale teraz tym razem ty przodem. Teraz przodem. Aż mi zlagowało z wrażenia. Latarkę zawsze zlaguje tutaj przy wejściu. I idziemy w dół. Chyba, że nam się pojawi ta sama jaskinia. Bo to jest niedaleko, prawda? Nie, stój. Widzisz co tu jest? Co? Spójrz na ziemię. Ile mięcha, ile wnętrzności wybałuszonych. O, słychać jak się po tym chodzi, tak mlaska ciekawie. No, ej, to może nie jest ciekawe. Jezu! Kur... Co? Nic nie ma. A, no, odleciał ci też teraz? Nie, to no, no, ja właśnie to samo przed chwilą przeżyłem. Masakra. O Jezu. W prawo czy w lewo? Ja tu cały czas mam ten żółty młotek. Ja też, bo to znaczy, że tam coś chyba nie wybudowaliśmy, no to jest to, tak mi się co, wydaje. Co tu leży? Sprzęt elektroniczny. Ja coś podniosłem. I tu jest co? Zejście czekanym na dół. Ale to może chodźmy na razie chodźmy tam. Na razie w lewo, tak. Ja sobie zmienię na czekan w ogóle. Mam siekierę zamiast czekanu. O, gaśnie. O, to będzie nurkowanie. Takim człowieku. Myślę, naszym priorytetem musi być znalezienie latarki. Bo naprawdę, latarka. Co tu jest? Jest stalagmity. W ogóle? Ta, pod ziemią. Masz pod wodą, przepraszam. O, tu jest woda rzeczywiście. To co, wolimy wodą, czy idziemy tam jak czekany? Woda. No to dawaj. Zaraz się pod wodą zgubimy jeszcze. Widzę światło chyba zielone. Szybko, pójdź. Tam to zielone, nie? To chyba tak. O, ja też nie widzę. Zginę. Wypływam. Topię się. Ja też. Nie. O nie. Nie zdążę. Umrę. Zdążyłem. Utopiłem się. Jakimś cudem, ja zdążyłem. Koniec, umarłem. Woda zabiła dredzia, pochłonęła go. I odrodził się jako murzyn w samolocie. A wiesz co jest najgorsze? Zostaje. Tak? Wszystko to co zdobyłem, to po pierwsze straciłem. Po drugie, że wiem, że tego nie odzyskam. Ja tu jestem, więc możesz tu iść. Ale plecak mój jest głęboko pod wodą. Dasz radę, dasz sobie rozjaśnienie ekranu na maksa i dopłyniesz tam. Rozjaśnienie ekranu? No. Jest. Tak, zakujemy system. No idę w tę stronę, zobaczymy czy to jest daleko, może jednak nie. Jestem koło naszego domu. Ja to troszkę poeksploruję. No smutno się ten odcinek zaczął, niestety. Wy się możecie niestety, pośmiać, no, że się utopiłem. Mi może być przykro. Także łapka w górę. Żeby tak przykro nie było. Lecę do trochę siebie. Powiem ci strach tak eksplorować samemu. Nie wychodzisz stamtąd? No z kim? Jeszcze czekanem zeszłem. Tam na dół? A. No dobra, tu jest ta dziura cała. O Jezus Maria. Cały czas mi się coś do bestariusza dodaje, nie wiem gdzie. Pewnie u mnie. Albo u ciebie. A ja jeszcze tego nie widzę, zaraz mnie zabije pewnie. Coś mi... Nie, tutaj schizy można dostać, naprawdę. Amelia jest tutaj u mnie po lewej i naprawdę jak to słyszę, to się pewnie za głowę chwyta. No, Marlena tak samo. Ale niestety farma ją bardziej wciągnęła niż... niż The Forest, także... A wy za to możecie dać łapkę w górę. No.
Ja kojarzę to miejsce. Nie wiem, czy tutaj katany gdzieś nie ma, choroba. Jesteś już w tym miejscu? No właśnie nie jestem pewny. Wiem na pewno, że mam końcówkę życia. Jestem na hita jednego, że tak powiem. Jak się odrodziłem, to mam strasznie mało życia. I głodny jestem, chcę się pić. Tu jest ta ścieżka taka. Nie, tutaj nie będzie. Wychodzę. Podejrzewam, że tu może być katana. Jest mnóstwo krwi, mnóstwo wszystkiego, więc no... Czekam na zewnątrz. No, ja to mam jeszcze duży kawałek. Ja tu zetnę jakieś drzewko i zrobię dom, ten, coś, jakiś safe. No, można. Chociaż czy tak daleko jestem? Jezus, o nie! Raz, dwa, pięć mnie goni. Cztery. Ale... Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem! Ale wiesz co znalazłem? Co? Przód samolotu. Tak? Tak. A w nim co może być? Pistolet na flary i flary. Zdobyłeś? No to on powinien tutaj być, teraz pamiętam. A one po wodzie chyba nie chodzą, nie? Te skurczybyki. Bo to jest na wyspie no takiej. Nie. Dobra, wchodzę i zaraz ci powiem. Sprzęt elektroniczny. Gazetka. TV Star, Real. I zgadnij, kto tą gwiazdą jest. Twoja postać, którą teraz... Tak, mam pistolet na flary. Gratuluję. I flarę, którą właśnie zużyłem. Demet. Tylko, że tych flar chyba jest 5 w zestawie, tak. 5 w zestawie jest flar. I nimi można podpalać, tak jak robisz koktajl Mołotowa. Widzisz stick marker N, zielony? Stick marker zielony. No widzę ciebie. I wiem, że chyba się robi ciemno powoli. I wiem, że mam mało życia. I wiem, że dookoła mnie otaczają piękni, młodzi, zdolni kanibale. Napaleni. Dokładnie. Kanibale, które sobie właśnie teraz mnie oglądają, jak sobie płynę. I tylko myślą, czy dosolić więcej, czy popieprzyć, jak mnie znajdą. Pewnie będą pieprzyć pierwsze. Tak, ja też myślę, że najpierw będą pieprzyć, a później będą solić. Albo słodzić. Tak. Chyba mnie nie zauważyli. Gdzieś tam z tyłu, a ja idę z tym pistoletem dawaj, do przodu. Mam tubkę wazelinki. Oj, 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 co tu znalazłem. Trupy. Ale może coś tu jest jeszcze. Najgorsze jest to, że ja nie mam siekiery. Jestem koło ciebie, to jest plus. Pięknie. Tylko, że ja nie mam siekiery. Jak się robi... A, nie mam liny. Ja mam linę, ale nie wiem, czy nie mogę da ci dać. Nie się wyrzucić chyba. Ale sam może skonstruować mi siekierę. Aha, ale to mi nie wyrzucisz tej siekiery przecież. Dobra, ja wybuduję to ognisko. Za taką, buduj, taką buduj. Małą chatkę postawić, tak? Tak, małą chatkę na szybko, żeby tylko noc przeczekać. Brakuje tylko drzewa, jeszcze lecę po drzewo. Dobra, tu małe ognisko rozpalę. Bo ja nie mam i tak niczym czym bić w ogóle. Powiedzcie, że mogę to zjeść, mi się nic nie stanie. No nie! Zatrułeś się? Ja nawet nie mam jak drewna zbijać. Ty, ale mogę wziąć duży kamień. I duży... O, kamienie możesz tłuc. I kamienie mogę chyba tłuc, nie? Tak, no. Tak. Zbijam normalnie kamieniem. Dobra, potrzebujemy... Ty, dostało szybko. Jednego patyka. I liści. To je masz na pewno, bo ścinałeś drzewo. Mam. Dobra, już odpalę. Okej, rozpalam. Dobra. Przynajmniej tyle. Ja muszę jakoś skonstruować siekierę. Nie mam pojęcia jeszcze jak. Powiedzcie, że jak to... Nie, to jak z nim to zginę, bo to jest chyba... To jest chyba trujący bluszcz. Ale straciłem itemów. Jedno drzewo. Wezmę sobie ten kamień. Iguana siedziała na drzewie. Dostała siekierą. Na drzewie siedziała? No.
Dobra, wziąłem tutaj coś. Tu w ogóle jest jakiś trup chyba. Głowy full wszystkiego. Tak samo. Troszkę cię przestrzegam. Ale liny tu są przecież z tego. Dokładnie. Laguje cię teraz. Słucham? Laguje cię. A teraz jak mnie słyszysz? Przester jest straszny. Raz, dwa, raz, dwa. Mów, powiedz jakieś normalne, kulturalne zdanie, wyraź się. Kulturalnie wyrażam się. No straszne przestery. No ale co, z internetem coś niemożliwe? Nie wiem z czym. Dobra, chodź spać szybko, bo nadchodzą. Dobra, zapisuję. Przeżyliśmy? No raczej tak. Żyjemy. Dobra, chyba tutaj skończymy. To jak potoczą się losy Dredzia, czy odzyska swój ekwipunek, zobaczymy już w przyszłym odcinku. Mam nadzieję, że podobało wam się to, co w tej chwili udało nam się tutaj wykręcić, nasze akcje. I ogólnie wiecie przecież, że granie to nasza pasja, trzeba tutaj eksplorować, rozwijać się i iść cały czas do przodu. Dokładnie. Trzymajcie się, rycerze. Trzymajcie się, na razie, buźki. I Dredziu tutaj takim, a la lata 80. żegna się z wami również. Tak jest, żegnam, cześć, trzymajcie się, pa.